No, i tak Łukasz był i był, a teraz go nie ma. Nagle. Dziwne. Bardzo dziwne, Lenka. No powiem ci, że ja myślałam... No my serio byliśmy kiedyś blisko. A później on był blisko z Iwoną i... No uważam, że tak się po prostu nie robi. No wiem, te alpaki i w ogóle. No właśnie. Ale mi się też dziwna rzecz przytrafiła. Co się stało? Słuchaj, zadzwonił do mnie mój lekarz. No. I zaprosił mnie na badania. No i co w tym dziwnego? Dziwne jest to, że ja badania, to ja mam kochana dopiero za pół roku. No to po co dzwonił? No właśnie tego nie wiem. Normalnie tak nie dzwoni, więc no nic. To dziwna sprawa. Okej, okay. Ready. Dużo tego musisz pić? 3 razy dziennie. Daj spróbować. Chcesz? No. I do tego jeszcze nie piłam. Fuj! Elena! Co? Ble, ohyda, no. Czy to smakuje jak mleko w proszku? Ble. Ty, rzeczywiście. No, a to nie zawsze tak smakuje? Nie. Czekaj. No to co to jest? Monika musiała podmienić moją odżywkę na mleko w proszku. No co ty? Gdzie jest mój telefon? Bo ja nie rozumiem, czemu Monika miałaby to zrobić? Zaraz się dowiemy. Nie rozumiem. Halo? Cześć, Monia. No hej. Czy ty wywaliłaś moją odżywkę? Może. I wsypałaś tam mleko w proszku? No tak, ja to zrobiłam. Ale ty mnie wkurzasz. No chciałam dobrze. Posłuchaj mnie, jeszcze jeden taki numer i pakujesz się i możesz sobie, nie wiem, iść na Ditla spać. O Jezus, dobrze, no już nie będę. Czy to nie jest przegięcie? Lelenka, czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Monika zamieniła twoją odżywkę na mleko w proszku? Po co? Nie wiem, bo sobie ubzdurała, że nie wiem... Coś mi jest, że się źle po niej czuję. Nie wiem, o co jej chodzi. A to jest prawda? Nie, no, ja się czuję normalnie, no. Nie wiem, o co jej chodzi. Nie wiem, Lenka, na tyle, ile ja znam Monię, no to na pewno chciała dobrze. Coś jej nie wyszło.